przedstawi nam brat Zbigniew Joskowski, tutaj z Gniezna. Referat zatytułowany Warsztat naukowy franciszkańskich spowiedników i kaznodziejów Gnieźnieńskiego konwentu w Zakonu Świętej Klary. W formie biokomunikatu, czyli formy, zaproponowała bratu Zbigniewowi. Brat Zbigniew urodził się w roku 1979 w Kartuzach. Pochodzi się Rakowic, jest rodowitą Kaszubą. W 1998 roku wstąpił do gdańskiej prowincji zakonu braci mniejszych konwentualnych. Pierwsze śluby zakonne złożył w 2000 roku. Po formacji w nowicjacie, w juniorcie pracował jako organista. Zdolności muzyczne w Elblągu, w Prynie, w Zgudzie. Śluby wieczyste w zakonie franciszkańskim złożył w 2005 roku. Od 2008 roku pracuje w Gnieźnie. W latach 2008-2011 odbył studia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, zdobywając tytuł licencjata. Stąd właśnie też jego praca, to wiąże się to z jego pracą tutaj w klasztorze gnieźnińskim jako bibliotekarza prowincjalnego, pracującego nad biblioteką prowincjalną, która się znajduje w Gnieźnie, archiwisty, taki archiwisty, także ta funkcja została powierzona w tej kadencji. Jest polsko- i kaszubskojęzycznym autorem ponad 160 opublikowanych wierszych na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej, zwłaszcza w Kościół Niedzielnym, tomiki poezji, artystyczne uzdolnienia na Morzu Życia, Krytyk Franciszkański, kaszubskie, to raczej będę czytał, chociaż sercem też kaszubskim. Opublikował kilka artykułów naukowych z zakresu historii, kulturoznawstwa i bibliologii, jak również książki Błogosławiony Jan XXIII, Gród Gowida, historia się parafii gminobiskupi ziemi kaszubskiej, wspomnik biograficzny, święci z Kaszub i katalog starych dróg Biblioteki Franciszkanów Gnieźnia, wydany w zeszłym roku. A jest też owoc tych jego studiów praktycznym. Ta ostatnia publikacja też przysłużyła mu uznanie specjalistów kilkunastu polskich uczelni wyższych. Obecnie realizuje autorskie badania w opisieniu franciszkańskich formuł modlitewy magicznych, to trochę tak brzmi biogramie, zagadkowo te magiczne, a także ksiąg typu Silva Rerum przebywanych w zbiorach Biblioteki Prowincjalnych Franciszkanów w Gnieźnie. Przygotowuje kolejny tomik wierszy, czyli szerokie plany dalszej pracy naukowej. Witam i zapraszam tutaj do dania dyskusji. Dziękuję za wprowadzenie. Moje wystąpienie dotyczy warsztatu naukowego franciszkańskich spowiedników i kaznodziejów Gnieźnieńskiego Konwentu Zakonu Świętej Klary. Niniejszy referat poświęcę zagadnieniu warsztatu naukowego spowiedników i kaznodziejów Gnieźnieńskiego Konwentu Zakonu Świętej Klary. Jest to pierwszy artykuł poświęcony temu zagadnieniu. Ma on charakter badawczy, jego celem jest pogłębienie wiedzy o gnieźnieńskich klaryskach jako podmiotowi posługi kapłańskiej gnieźnieńskiego klasztoru franciszkanów. Zakres chronologiczny badań tego zagadnienia zawęża do okresu od XVII do XIX wieku. Na pewno należałoby przeprowadzić kompleksowe badanie tego zagadnienia w oparciu o źródła rękopiśmienne znajdujące się w archiwum archidiecezjalnym w Gnieźnie. Ja tutaj podaję tytuły Reguły Zakonu Świętej Klary i Konstytucję Klasztoru Gnieźnieńskiego oraz Księgi Wszystkie Spraw Konwentu Gnieźnieńskiego, to jest katalog sióstr zakonnych w tym klasztorze od pamięci ludzkiej profesowanych, żywych i zmarłych, czy ten inwentarz wszystkich dóbr i prowentów, także i przywilejów tego klasztoru. Jednakże na chwilę obecną z powodu prowadzonych prac remontowych w archiwum archidiecezjalnym okazało się to niemożliwe. Skorzystałem więc z innych źródeł. Dlatego korzystając z metody historycznej oraz bibliologicznej, to znaczy nauce o książce, pragnę zaprezentować warsztat naukowy wybranych spowiedników i kaznodziejów. Głównym materiałem badawczym określającym warsztat naukowy franciszkańskich spowiedników i kaznodziejów stał się dla mnie rękopis Nauka usłuchania
posłuchaniu spowiedzi tak świeckich penitentów, jak i zakonników, zakonu braci mniejszych konwentuałów, do ich zakonnych praw przystosowano nadto sposób dysponowania chorego zakonnika na śmierć, zebrany przez bezimiennego autora Franciszka Nina. Ten rokopis jest przechowywany w bibliotece prowincjalnej ojców Franciszkanów w Gnieźnie. Tytuł tego rękopisu nie jest precyzyjny, bowiem faktyczny zakres tematyczny dzieła jest poszerzony o opisy związane z posługą penitencjalną klarysą. Drugą istotną bazą źródłową ukazał się również katalog starych druków Biblioteki Franciszkanów w Gnieźnie mojego autorstwa, który został zaprezentowany w wystąpieniu ojca Michała. Jest on zaopatrzony aparat naukowy typu indeksy, wypisów proweniencyjnych, notatek rękopiśmiennych, tudzież innych ciekawych zapisów rękopiśmiennych. To na jego podstawie udało się doprecyzować kwestię czytelnictwa gnieźnieńskich kaznodziejów i spowiedników oraz korzystanie przez nich podczas pobytu w Gnieźnie z zasobu miejscowej biblioteki klasztornej, a ta znacznie wzbogaciła ich warsztat naukowy. Prawo i model franciszkańskiej posługi spowiedniczej i kaznodziejskiej wobec gnieźnieńskich klarysek określają dokumenty zakonu franciszkańskiego, takie jak reguła Franciszka oraz konstytucję urbańską. Odnoszę te dokumenty do okresu omawianego, czyli od XVII do XIX wieku. A w przypadku klarysek gnieźnieńskich będzie to urbańska reguła zakonu świętej Klary, natomiast w regule świętej Klary również istnieją zapisy dotyczące, precyzujące usługę spowiedniczą, wpuszczanie do klasztoru za klauzurę spowiedników czy kaznodziejów, znaczy osoby duchowne, które mają pełnić usługę chorą wobec klarysek. I tak, regula świętej Klary jest to w rozdziale 12, w rozdziale zatytułowanym Visitator Capellam, kardynał protektor. Natomiast w regule urbańskiej jest to rozdział 20, zatytułowany Capellam conversi, rozdział 18, wchodzenie do klasztoru. To jest podobieństwo treściowe do zapisu reguły franciszkańskiej, rozdział 11. Niech bracia nie wchodzą do klasztorów mniejszych, oprócz tych braci, którym Stolica Apostolska udzieliła specjalnego pozwolenia. Następnie w regule urbańskiej określający sposób przyjmowania sakramentów świętych, o tym mówi rozdział 7. Katalog personalny niektórych franciszkańskich spowiedników i kaznodziejów ustaliłem w oparciu o odpisy źródłowe franciszkańskich wizytacji, przede wszystkim Quatuor Visitationes Jana Donata Caputo a Cupertino z 1596 roku oraz 1615-1616. Następnie Adama Boskiego z 1615 roku i Antoniego Zerbino z 1618 roku. Następnie dzieła ojca Bonaventury Makowskiego, Franciszka Nina Konwentualnego, Brevis Descriptio oraz Thesaurus. Ponadto wiele informacji wnoszą pomocnicze opracowania takich autorów jak Karola Ferdynanda Neja, Zenona Pięty, dotyczący klarysek, Alicji Schulz oraz pomnikowe dzieło Franciszkanie Polscy Kamila Kantaka. Podstawy prawne ustawodawstwa zakonu. W 9 rozdziale reguły franciszkańskiej zatwierdzonej czytamy o bezwarunkowej konieczności posiadania mandatu kościelnego przez tych, którzy pełnią usługę kaznodziejską. Znaczy to, że franciszkanie mogą, możność to oznacza konieczność, kazać za aprobatą generała przełożonego wyższego oraz za zgodą biskupa miejsca. W praktyce muszą być przygotowani do sprawowania usługi kaznodziejskiej oraz, jak czytamy w 9 rozdziale reguł świętego Franciszka, przedegzaminowani i zatwierdzeni przez ministrów. Taka praktyka obowiązywała od początków historii zakonu franciszkańskiego i obowiązywała przez kolejne wieki, jak to szczegółowo określa chociażby rozdział de concionatoribus
instytucji zakonów rodzinniejszych konwentualnych, a kaznodziejami byli ci, którzy ukończyli studia uniwersyteckie, uzyskując co najmniej stopień bakałaża. W przypadku konstytucji zakonu franciszkańskiego korzystałem z takich wydań reguły konstytucji naszego zakonu z XVII i XVIII wieku. Natomiast kontekst oraz sposób usługi kaznodziejskiej i penitencjarnej świadczonej przez franciszkanów mniszką drugiego zakonu wyjaśnia rozdział Demonialibus urbańskich konstytucji zakonu bracimniejszych konwentualnych. Ważny jest także zapis reguły świętej Klary zobowiązujący siostry klaryski do tego, by korzystały z usługi sakramentalnej i duchowej braci mniejszych. Jak to było u gnieźnieńskich klarysek przez cały okres istnienia tutejszego konwentu, za wyjątkiem lat 1570-1582, kiedy to zostało poddane jurysdykcji biskupiej. Na marginesie dopowiadam, że chodziło tutaj o arcybiskupa Jakuba Kuchańskiego, który był prymasem polskiej arcybiskupą gnieźnieńskim w latach 1562-1581. Poza tym incydentalnym okresem posługę i opiekę duchową gnieźnieńskim klaryskom byli zobowiązani zapewnić prowincjałowie polscy, a delegowali oni do tego przygotowanych i kompetentnych ojców, kapłanów zakonnych gnieźnieńskiego konwentu. Franciszkańscy spowiednicy i kaznodzieje gnieźnieńskich klarysek. Czynności spowiednika klarysek nie ograniczały się tylko do spowiedzi zaledwie kilka razy w roku, ale jego obowiązkiem było również i przede wszystkim zapewnianie kompleksowej opieki duchowej, to jest odprawianie codziennie mszy świętej oraz nabożeństw, a także głoszenie nauk do sióstr. W Gnieźnie, jak i wielu innych polskich konwentach klariańskich, oprócz spowiednika ustanowiono również osobnego kaznodzieję. Miał on pomagać spowiednikowi w posłudze duszpasterskiej siostry. W przypadku Gniezna było to praktykowane stale, niejako z zasady. Tutejszy konwent o randze kustodialnego miał własnego lektora, bowiem już w XIII wieku w większości konwentów franciszkańskich powstawały studia partykularne. Podobny zwyczaj był praktykowany w klasztorach od XVI wieku, a wszyscy duchowni członkowie klasztoru byli zobowiązani do udziału w wykładach lektora, tak zwanego lektora kazu. Tym bardziej musiał w takich wykładach uczestniczył spowiednik. Lektor dwa razy w tygodniu czytał członkom klasztoru kazuistykę. Jako najlepszy podręcznik do prowadzenia wykładów z kazuistyki uważano dzieła Martina de Aspilquety i Franciszka de Toledo. Dzieła owych autorów rejestruje katalog starych druków. W klasztorze gnieźnieńskim funkcję lektora kazu podejmował zazwyczaj kaznodzieja, jednoosobowo usługujący ambony konwentu i kościoła franciszkanów, to jest kościoła Zmiłowzięcia Najświętszej Marii Panny świętego Antoniego z Padwy, również ambonę katedralną, to jest Zmiłowzięcia Najświętszej Marii Panny świętego Wojciecha, a także konwentu i kościoła klarysek pod wezwaniem świętego Bartłomieja, to jest obecna kaplica Bogusławionej Olewni. W dalszej części pragnę zaprezentować wybranych spowiedników i kaznodziejów gnieźnieńskich klarysek. Więc tak, w 1582 roku kaznodzieja zostaje nieznany, natomiast spowiednik to ojciec Sebastian. W 1598 kaznodzieja pozostaje nieznany, spowiednik istnieje wzmianka o spowiedniku, ale nie wymienia się jego imienia. Następnie kaznodzieją, wiadomo dokładnie w jakich latach, nie jestem w stanie powiedzieć precyzyjnie, był ojciec Franciszek Kamilna, który następnie przeszedł do Krakowa. W 1590 roku kaznodzieją był ojciec Albert Sambora, natomiast spowiednikiem był ojciec Albert Wuść. W 1600 roku
znamy kaznodziei, natomiast spowiednik jest znany, nazywał się ojciec Michał z Sączu. W 1615 roku kaznodzieją był ojciec Feliks Chojewski, natomiast spowiednikiem ojciec Feliks Pański. W 1616 spowiednik pozostaje nieznany, kaznodzieja pozostaje nieznany, natomiast spowiednikiem był ojciec Aleks. W 1632 roku kaznodzieją był ojciec Dydak Stanisław Meller, spowiednik pozostaje nieznany. W 1639 roku kaznodzieja pozostaje nieznany, a spowiednik jest bezimienny. W 1645 roku kaznodzieja pozostaje nieznany, natomiast spowiednikiem był ojciec Bogusław Paruński. I tak od 1709 do 1712 roku kaznodzieją był ojciec Marcin Kałowski. Po 1718 roku kaznodzieją był ojciec Maurycy Kiełkowski. W 1758 ojciec Stanisław Szczepanowski. I w 1775 roku ojciec Franciszek Cybulski. Natomiast spowiednicy pozostają nieznani. Warsztat naukowy franciszkańskich spowiedników i kaznodziejów z gnieźnieńskich klarysek. Z powyższego zestawienia zredagowanego na podstawie katalogu starych druków Biblioteki Franciszkanów Gnieźnej odnotowuje dwóch zakonników. Są to kaznodzieja ojciec Feliks Chojewski oraz spowiednik ojciec Bogusław Paruński, podpisujący się również jedynie w imieniu. Ojciec Feliks Chojewski korzystał ze zróżnicowanej literatury jak Roberta Bellarmina Solida Christiane Fidei Demonstratio, Luisa Boisa Opera, Renatusa Henaseusa, Terocino Milicie, Sacre et Religiose. Natomiast spowiednik gnieźnieński klarysek ojciec Bogusław Paruński to zakonnik używający, tutaj cytuję, używający ksiądz za pozwoleniem przełożonych. Wpisy proweniencyjne tego zakonnika zazwyczaj brzmią w formie ad usum fratri Bogusław de licencia superiore. Korzystał zatem on z ćwiczeń duchownych dla osób zakonnych i zakonnic franciszkańskich autora Jacopo Bagnacavallo, Exercitia Spiritualia, następnymi księgami przez niego używanymi to opasłe tony komentarzy i kazań na Ewangelię całego roku liturgicznego oraz po imieniu Jezus takich autorów jak Ludowika Borojo, Filipa Boskwiera, Filipe Diasa, Jeremiasa Drexela, Diego Estela, Johannesa Goro, Luisa de Granada, Franciska Labata, Johannesa Mariusa Skiboliusa, Laurentiusa Soliusa, Diego de la Vega. Nie oznacza to jednak, że jedynie dwóch kaznodziejów i spowiedników gnieźnieńskich klarysek używało fachowych książek jako pomoc w pełnionej posłudze. Pozostali zapewne korzystali po prostu z biblioteki klasztornej, wypożyczając potrzebne pozycje. Jednak wziąwszy pod uwagę to, jak się wyraził badacz franciszkański ksiądz Kamil Kantak, tutaj cytuję, poziom umysłowy i robliwość umysłowa nie stanowiły cnót staropolskich, tym bardziej odbijało się to u zakonnic, nie odbierających systematycznego wykształcenia poza oficjum chórowym, którego uczyły się czytać i śpiewać. Taki bynajmniej ogólny stan poziomu umysłowego obserwujemy w większości męskich i żeńskich zakonach w okresie saskim. Natomiast od drugiej połowy XVI do połowy XVII wieku obserwujemy rozwój intelektualny wśród zakonników, znów po tym czasie jego gwałtowny spadek. Stan ten był zresztą odzwierciedleniem ducha epoki. Wyjątek stanowiły tu benedyktynki reformy matki Magdaleny Mortenskiej oraz niektóre konwenty zakonów kontemplacyjnych poddanych duchowej i intelektualnej opiece jezuitów, jak chociażby Norberta Krzyżukowskiej, które oparły się duchowemu, moralnemu i intelektualnemu rozluźnieniu. Jak już wspomniałem, w klasztorze gnieźnieńskim funkcję lektora kazu podejmował zazwyczaj kaznodzieja konwencki i katedralny, a także konwentu klarysek w jednej osobie.
analizując wypisy proweniencyjne swojego katalogu starych druków, odnajdujemy kolejne 7 kaznodziejów gnieźnieńskich klarysek oraz dzieła do nich należące w czasach posługi w Gnieźnie. I tak, są to ojciec Dydak Stejsot Meller, zmarł w 1651 roku, posiadał 8 dzieł. Ojciec Serafin z XVII wieku posiadał 1 dzieło, ojciec Franciszek Kamomilla, żyjąc w latach 1577-1627, posiadał 1 dzieło. Ojciec Ludwik Wereski z XVI wieku posiadał 1 dzieło. Ojciec Bazylii Stęski, żyjąc w XVIII wieku, 1 dzieło. Ojciec Urban Mazuchowski, żyjąc w XVIII wieku, 2 dzieła. Ponadto w tym samym katalogu starych druków są zarejestrowane pozycje książkowe kazania ojca Stanisława Szczepanowskiego, który był gnieźnieńskim kaznodzieją. Oprócz nich kaznodzieją gnieźnieńskim był ojciec Marcin Kałowski, zmarł w 1741 roku, rodzony brat gnieźnieńskiego gwardiana ojca Franciszka Kałowskiego. Ten ostatni, oprócz własnych publikacji, napisał opasły tom własnych polskich i łacińskich kazań wygłoszonych w katedrze gnieźnieńskiej w latach 1709-1712. Jego rękopis znajduje się w zbiorach Biblioteki Gnieźnieńskiej Franciszkanów. Ponadto kaznodzieją gnieźnieńskim był również ojciec Franciszek Cybulski, zmarł w 1802 roku. Dodatkowe światło na ten rejestr spowiedników i kaznodziejów klarysek gnieźnieńskich dają wyniki badań źródłowych i biograficznych zaprezentowanych w Słowniku Polskich Pisarzy Franciszkańskich opracowanym pod redakcją ojca Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego, brata mniejszego. Ponadto istotne informacje wnosi rękopiśmienny zasób Biblioteki Prowincjalnej. Na tej podstawie dowiadujemy się o tym, że 6 gnieźnieńskich kaznodziejów zajmowało się pisarstwem teologicznym, kaznodziejskim oraz hagiograficznym. Przedstawię to zestawienie owych pisarzy franciszkańskich, którzy pełnili posługę kaznodziejów i spowiedników w Gnieźnie. Jest to ojciec Franciszek Kamomilla, ojciec Felix Chojewski, ojciec Dydak Meller, Marcin Kołowski, Maurycy Kiełkowski, Stanisław Szczepanowski i ojciec Franciszek Cybulski. Wszyscy przed momentem wymienieni kaznodziei, spowiednicy, tworzący dzieła kaznodziejskie oraz inne, zazwyczaj pisali kazania pogrzebowe, sporadycznie okolicznościowe oraz panegiryki i wydawali je w polskich typografiach. Jednak część swoich dzieł pozostawili w rękopisy. Wszystkie dzieła gnieźnieńskich pisarzy franciszkańskich charakteryzuje ogólny naukowy, rzetelny aparat naukowy. Korzystali oni z literatury teologicznej oraz funeralnej, a historyczno-heraldycznych rodowych opowiadań, a także właśnie z historyczno-heraldycznych rodowych opowiadań i rękopiśmiennych ksiąg typu Silvarelli. Spośród kaznodziejów gnieźnieńskiego klasztoru klarysek na szczególną uwagę zasługują ojciec Franciszek Stanisław Szczepanowski, ojciec Maurycy Kiełkowski i ojciec Franciszek Cybulski. Zaś spośród spowiedników, członki klasztoru klarysek w Gnieźnie na uwagę badawczą zasługuje nieznany z imienia franciszkanin spowiednik z Gniezna oraz jego rękopiśmienne dzieło zatytułowane Nauka o słuchaniu spowiedzi. Stanisław Szczepanowski żył w latach 1705-1772. Studiował w Padwie. Był bardzo płodnym kaznodzieją oraz rzetelnym hagiografem, autorem komentarza do życia i pism Jana Knusa Szkota. Zaś Maurycy Kiełkowski żył w pierwszej połowie XVIII wieku. Należał do sławniejszych mówców kościelnych w pierwszej połowie XVIII wieku. Wydał 3 kazania okolicznościowe oraz 1 pogrzebowe. Napisał podczas pobytu w Gnieźnie i w 1723 roku wydał w Poznaniu dzieło hagiograficzne Sława Sługi Bożej Jolenty. Ramę wydawniczą tego wydania kończą fraszki do Zodyla i do Lomusa kierowane do cenzorów tego dzieła uprzedzających ich podaremności ich pracy z powodu braku zdrożności napisanym przez Inżywocie Błogosławioną Jolenty. Świadczą one o Kiełkowskiego zupełnym przeświadczeniu, o osobistym oczytaniu i znajomości teologii oraz prawomyślności katolickiej. Ojciec Franciszek Cybulski żył
1740-1802 był gruntownie wykształcony w naukach teologicznych. W 1775 roku wydał w Poznaniu 170-stronicowe dzieło papiograficzne o błogosławionej Jolencie i błogosławionej Tince o tytule Życie i cuda wielebnej Jolenty, siostry błogosławionej Kunegundy. Ci trzej wymienieni pisarze to zakonnicy gruntownie uczytani w literaturze teologicznej, ogólnej oraz moralnej. Potwierdzają to i dokumentują cytowaniem wykorzystywanych dzieł, a także powoływaniem się na nie w swojej twórczości. Natomiast pisarstwo hagiograficzne Cybulskiego opiera się nie tylko na ustaleniach uzyskanych z lektury i analizy rękopiśmiennych opisów życia i cudów błogosławionych Jolenty oraz Kingi, ale także na własnej inicjatywie dokumentacyjnej współczesnych mu wersji żywotów oraz wyproszonych łaski i cudów obu świętych Klarysy. Dopowiedzieć należy, że ojciec Franciszek Cybulski z nominacji generała zakonu ojca Alojzego Morcaniego pełnił urząd prokuratora procesu beatyfikacyjnego błogosławionej Jolenty. Zarówno Cybulskiemu, jak i Kiełkowskiemu chodziło o ożywienie tradycji historycznej, kulturowej oraz kultu polskich świętych franciszkańskich. Ich warsztat naukowy można określić i ocenić na podstawie analizy cytowań dzieł historycznych oraz biograficznych. O ile warsztat naukowy Cybulskiego wymaga wnikliwych, osobnych badań, o tyle warsztat Kiełkowskiego jest w zasadzie łatwy do identyfikacji z powodu jego określenia i opisania. Kiełkowski wymienia dzieło historyczne takich autorów jak Macieja Michowity, Jana Długosza, Marcina Kromera, Herbosz Bartłomieja Paprockiego, a także prace historyków franciszkańskich i chronologów zakonnych, głównie ojca Kazimierza Biernackiego, Rudolfa zwanego dawniejszym, Herburta de Fulstein. Kiełkowski powołuje się w swoim dziele na hagiografię Marcina Baroniusza oraz Piotra Skargi. Wykorzystał również kronikę Bogusława Baszka, Herbarz Bartłomieja Paprockiego, rękopiśmienne akta konwentu gnieźnieńskiego, dokumenty, zapisy Mirakula, epitafia i wota z kościoła Klarysy w Gnieźnie pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Obecnie jest to kaplica błogosławionej Jolenty. W końcu Kiełkowski często powołuje się na Pismo Święte. W dalszej części tego referatu pragnę zaprezentować warsztat naukowy nieznanego z imienia i nazwiska Franciszkanina z Gniezna, autora rękopiśmiennego dzieła Nauka o słuchaniu spowiedzi, tak świeckich penitentów, jak i zakonników, zakonu braci mniejszych konwentuałów i zakonnych praw przystosowanych, a to sposób dysponowania chorego zakonnika na śmierć zebrany. Dzieło to obejmuje 206 zapisanych jednolitym charakterem pisma stron. Tytuł jest niepełny i nie do końca precyzyjny, ponieważ rzeczony traktat obejmuje również naukę o słuchaniu, o spowiadaniu zakonnic franciszkańskich, to jest klarysy. Warsztat naukowy autora tego dzieła oraz spowiednika praktyka można określić za pomocą analizy cytowań wykorzystanych dzieł oraz ich autorów. Autor nauki o słuchaniu spowiedzi stosuje skrócony opis bibliograficzny wykorzystanych dzieł określając jedynie autora, tytuł obiegowy lub precyzyjny, zamiennie, stronę bądź numer paragrafów w przypadku kanonów oraz roku ogłoszenia w przypadku dekretów papieskich. Więc są to takie dzieła jak Kodeks Prawa Kanonicznego, Urbańskie Konstytucje Zakonu, Reguła świętego Franciszka z Asyżu, następnie dekrety Piusa V, Klemensa VIII z 1593 roku. Zidentyfikowałem to, ten dekret na podstawie, znajduje się w opracowaniu Franciszka Longo, zatytułowany Tractatus de Cassibus. Następnie powołuje się na Urbana VIII, na dekret z 1628 roku. Aleksandra VII oraz Klemensa XI z 1719 roku, a także dekrety Kongregacji Rytów z 1608 roku. Następnie autor nauki o słuchaniu spowiedzi powołuje się na dekrety Soboru Trydenckiego. Chodzi o wydanie książkowe z 1609 roku. Po
Potem wydanie rzymskie z 1767 roku w oficynie Karola Barbileniego, Biblioteka Canonica Iurimica Moralis Theologica autorstwa Luciusa Ferrarisi. Kolejno powołuje się na dzieła teologii moralnej, których tytuł określa Teologia Morali Tractatus. Zidentyfikowała owo dzieło i jest to gdańskie wydanie z 1693 roku u Szymona Bakensteina Medulla Teologia Moralis autorstwa Hermana Busenbaum. Znów powołuje się na kazusy z dzieł Samuela z Lublina, Sumula Casu oraz Paulusa Gabriela Antoi, Teologię Moralis Universa, a także Hermana Busenbauma, Medulla Teologię Moralis. Dekrety Soboru Laterańskiego, dekrety wydane za Leona X, którego pontyfikat trwał w latach 1513-1521, nieokreślone dzieło Wincentiusa Braniewskiego. W tym ostatnim przypadku chodzi zapewne o braniewskie wydanie z 1602 roku u Jerzego Schönfelsa dzieła Wincenta Bruna Brevis Tractatus dotyczące sakramentu spowiedzi oraz komunii świętej. Następnie autor nauki o słuchaniu spowiedzi powołuje się na dzieło traktujące o posłudze spowiedniczej zakonnicą autorstwa Cayetana de Alexandrisa Confessarius Monialum Comoda. Konkludując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że warsztat naukowy franciszkańskich spowiedników i kaznodziejów gnieźnieńskiego konwentu zakonu świętej Klary jest bardzo zróżnicowany. Na wybranych tu przykładach możemy zaobserwować, że osoby te w swojej pracy wykorzystywały nie tylko zbiory biblioteki klasztornej, archiwum klasztornego, ale również najprawdopodobniej korzystały z innych poza klasztornych książnic. Nie były to dzieła przypadkowe, lecz starannie dobrane. Wybierali takich autorów i takie dzieła, jakie cieszyły się powszechną popularnością oraz były powszechnie uznawane za wartościowe pod względem naukowym, jak i doktrynalnym. Naukowe zainteresowanie kaznodziejów i spowiedników oraz ich orientacja w różnego rodzaju literaturze zależała w dużej mierze od ich osobistych zainteresowań oraz charakteru i wagi pełnionych zadań duszpasterskich usługi sakramentalnej oraz dostosowana była do możliwości przyswajalności intelektualnej duchowej podmiotu ich posług, to jest charyzmy. Osobiste predyspozycje tych zakonników franciszkańskich były przez przełożonych zakonne brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o nominacji oraz kierowaniu do określonych zadań w zakonie i kościele zależnie od potrzeb. Możemy wnioskować, że potrzeby te były duże, a kierowani do gniezna kaznodziei spowiednicy klarysek starali się im sprostać w sposób rzetelny. Wszyscy spowiednicy i kaznodzieje gnieźnieńskiego konwentu zakonu świętej Klary byli ludźmi wykształconymi w zakresie nauk teologicznych lub prawnych, ale także bywali pasjonatami nauk historycznych. Wielu z nich korzystało z fachowych dzieł jedynie w celu pogłębiania wiedzy i udoskonalenia warsztatu swojego usługi. Byli tacy, którzy poszli dalej, poddając się zgłębianiu intelektualnemu, pisali nowe dzieła dostosowane do polskiego audytorium kościelnego i czytelników. Jednak w tym pisarstwie nie byli wolni od popełniania błędów historycznych, które współcześnie jesteśmy w stanie wskazać. Mimo tego wartości ich dzieła przydaje erudycja, piękno staropolszczyzny oraz świetne odczytanie potrzeb czytelniczych. Na podstawie lektury tych dzieł możemy potwierdzić ich pobycie z książką jako taką oraz dobrym na miarę ówczesnego stanu badań naukowych oraz ich osobistych możliwości, kaznodziejów i spowiedników, przygotowanie naukowe na poziomie edukacji akademickiej pogłębionej permanentnym procesem samokształcenia. Tego nikt inny nie zrobi, jak mógł brać z
siedząc, pracując nad tymi książkami, masz.